To? Na środek? Siebie. Siebie na środek. Co? Nie, patrzę. Jest okej. Okay. Tu mam. Ale jak cię wstałem. Jednak. Dobra, grację. Jednak. Mówisz głośno czy cicho? Jak wolisz. Tutaj zrobimy tak, żeby to kino polskie było najbardziej widoczne na świecie. O, a może na bardzo ten nas to cieszy. Jeszcze? W ramach rekompensaty. I jeszcze prezent mam dla pani. No dobra, to trzeba było to no, zacząć, inaczej się zachowuje wtedy. Od razu. Jest większa otwartość, tak. Współdziałanie, współpraca. Ale od razu się lepiej wstaje rano. Wspaniale. No nie? Tutaj musicie zrobić tak, żeby było widoczne kino polskie, naprawdę. Nie bójmy się tego znaczka. To jest my jesteśmy w trakcie rebrandingu, więc będzie nowocześniejszy już niebawem. O i teraz o tak zrobimy, jest przyjacielsko. Nie, oni nam się dobrze w ogóle. Zaczęliśmy gdzieś tam jakąś współpracę, jakąś przygodę. Udało nam się w ogóle. No my jesteśmy bardzo fajną firmą. No pracujemy tam, bo tak naprawdę. Grupą. Pracujemy z Netflixem. 2 tygodnie temu robiliśmy dużo materiału, taki cały dzień, kilka sesji zdjęciowych. Bo te zdjęcia, które polecą i te filmy, to są wszystko w ogóle produkcje nasze. To jest i dla TVN-u, dla Playera, dla Canal Plusa, czasami dla HBO rzadko. Ale produkcje wywiadowe czy jakiego typu? Tak, to są wywiady, bo studio mamy, przepraszam, studio mamy swoje w fabryce Norbini. Tam, trzeba się umówić, się zapoznać. Ja zapraszam w ogóle na ten, zjemy lamczydło. Porozmawiamy, pokażę jak to w ogóle wygląda. Umie rozmawiać człowiek? Umie. Nie? Natomiast my zaczynamy współpracę z Kinogramem. Będziemy mieli tam swoje różne eventy. No, a my ich jesteśmy ich trochę takim wspierającym i wzajemnie, powiedzmy takimi narzędziami wzajemnie jesteśmy, bo oni jak mają coś ciekawego, to przesyłają nam do studia. A studio jest dosłownie na łączniku szklanym na drugim piętrze między dwoma budynkami zawieszonym. Super, chętnie poznam. Możemy w ogóle... To już mamy to takie znaczy, pasmo poranne, które mogę oddać. To zjedzmy w takim razie, porozmawiajmy i ja zapraszam. Marcin już kilka lat temu chciał z nami współpracować. Ale taki rodzaj newsów, róbmy newsy kinowe, a nie newsy ze świata. Spotkajmy się, pogadajmy. Poza tym mam ten, Rogala na przykład. Państwo mają studio w Norblinie. Możemy im oddać, niech nam nadają tam. Zapraszają gości, mówią o tym, co się dzieje i tak dalej. A Norblin jest najgorętsze miejsce w Warszawie teraz chyba. Ja uwielbiam Norblin, bo on jest tak piękny architektonicznie i znam go jeszcze zanim się przebudował, więc... Jeszcze taka prywata, kto mi pokaże, że już jest... Cześć, idzie rano i od razu poza adrenę. Nie, super, naprawdę to są... To jest fajne, super. Mamy antenę i chętnie ją udostępnimy. No. To stycznie, super. Stycznie to wyszliśmy po prostu razem z nimi, mieliśmy być w elektrowni po Wiśle. Tak naprawdę to studio gdzieś krążyło. Kto mi pokaże, że już jesteśmy? Ja? Czy już jesteśmy? Wystaje, lata są to miejsce. No, lokowałam się dzisiaj, wiesz, jest okej. Okay. Jest okej. Rodzka. Dba o moje interesy. A już dostałam znak, że jesteśmy, więc teraz profesjonalnie. Cześć, dzień dobry, Joanna Rębowska i bardzo mi miło z Wami się widzieć, słyszeć w kolejny festiwalowy dzień, bo cały czas nadajemy z Gdyni. A dzisiaj naszym gościem, tak z samego rana, pani Małgorzata Łupina i teraz się posłużę notatkami, dyrektor programowa i do spraw produkcji telewizyjnej w grupie Kino Polska. Cześć, dzień dobry. Małgosiu, powiedz mi, grupa Kino Polska to jedna z wiodących grup medialnych w Polsce i zastanawiam się, co stoi za jej sukcesem. Pasja? Ludzie, którzy ją tworzą? Ta miłość do telewizji? Przede wszystkim ludzie. Rzeczywiście grupa osób, która się tutaj dobrała, jest wyjątkowa i możemy razem przenosić góry. Wierzymy w to, że możemy robić coś fajnego dla naszych widzów, że mamy świetne kanały, możliwości, chcemy pokazywać polskie kino i uważamy, że kurczę, trzeba się tym chwalić, bo mamy super twórców i warto o nich mówić, natomiast rzeczywiście zaczęliśmy własne produkcje, co jest bardzo istotne, bo do tej pory korzystaliśmy z licencji różnorodnych podmiotów, z którymi współpracujemy, a teraz już tworzymy swoje produkcje. Byliśmy koproducentem filmu, który w ubiegłym roku zdobył główną nagrodę Wszystkie nasze strachy. Jesteśmy z tego bardzo dumni, bo to była pierwsza koprodukcja. To jest ogromny powód do dumy, super. I idziemy za tym ciosem, bo w tym roku produkujemy Rywkę. Tak. W 2023 roku będzie na ekrany obejrzeć ten film z
Tam debiutuje i właśnie Sonia Szyc, która partneruje swoje mutacje, więc myślę, że też taki ładunek emocjonalny, na pewno inny, się wywiąże. Ale wspominałaś o widzach waszych kanałów. Powiedz mi proszę w takim razie, kto jest waszym odbiorcą? Do kogo kierujecie swoje programy? Bo tutaj jest i Stop Klatka, i Zoom TV, i Kino Polska. Tak, mamy bardzo szeroką ofertę dla naszych widzów. Z jednej strony mamy dwa kanały naziemne, otwarte, więc docieramy naprawdę wszędzie. I to jest kanał filmowy Stop Klatka i kanał Zoom, który jest kanałem dla rodzin. On się cały czas zmienia, bo my się zmieniamy, świat się zmienia. Była pandemia, teraz jest taki okres przejściowy. Tak. Więc w tej chwili idziemy z kanałem Zoom w stronę bardzo miłej, ciepłej rozrywki familii. Familijny, ale głównie rozrywka, żebyśmy mieli taki moment, gdzie usiądziemy, włączymy swój ulubiony kanał i odpoczniemy. Pośmiejemy się, pooglądamy rzeczy, które nas interesują. Chcemy docierać do normalnego widza. Nie chcemy trafiać tylko i wyłącznie do wielkich miast, a te kanały i Stop Klatka, i Zoom TV właśnie docierają bardzo, bardzo szeroko. I stąd nasza oferta w tym roku. Rozpoczęliśmy produkcji serialu. Właśnie miałam o to zapytać. Powiedziałaś Stop Klatka i tutaj nowy serial. To jest pierwszy fabularny serial Stop Klatki, tak? Pierwszy serial fabularny To nie ze mną. Stop Klatki, to nie ze mną. Czyli coś możemy zdradzić o wszystko tym projekcie? Wszystko, zdradzić. Dobrze, wszystko to ja jestem. Możemy zdradzić. Serial startuje 16 października o 17 na Stop Klatce, ma 12 odcinków. Stawiamy na młodych. Chcemy, żeby dać szansę młodym z jednej strony, z drugiej strony chcę pokazać, że oni są świetni, że młodzi aktorzy, którzy się pojawili w Polsce, są naprawdę wyjątkowi, są na światowym poziomie, co widzimy w tym serialu. Chcemy, żeby ten serial był taki nasz, żeby ci aktorzy, którzy już są dobrze znani i grają raz w jednym serialu, raz w drugim, nie kojarzyli się z konkretnym serialem, tylko chcemy stworzyć swój świat. I liczymy na to, że ten serial będzie takim przyjemnym serialem na popołudnia, wieczory, gdzie familijnie możemy sobie usiąść i pooglądać siebie. Tak naprawdę jest to nasze lustro. To są historie zwykłych ludzi, to są historie, które nas dotyczą. To są zmiany, które w tej chwili są. Kobiety chcą być niezależne z jednej strony, z drugiej strony nie przyznają się do tego, ale chcą tych facetów silnych, pięknych, właśnie tam jednym z wątków jest taka, nie nazwałabym tego zamianą ról społecznych, bo teraz to jednak właśnie kobiety idą naprzód i gdzieś nie dziwi właśnie ta, może nie feminizacja, ale nie dziwi właśnie to parcie tak na, ku właśnie rozwojowi. Tak samo nie dziwi, aczkolwiek w mniejszym stopniu to, że na przykład mężczyzna zostaje w domu z dziećmi, ale wy to wykorzystaliście w swoim serialu właśnie taką, no nazwijmy to zamianą ról. Nie do końca jest to zamiana ról, ale rzeczywiście nasza główna bohaterka Ada ma trzech braci i ogarnia ich życia. Poza tym ma ojca, który samotnie wychowuje to czworo rodzeństwa i tego ojca też ogarnia. I w związku z tym toczą się różne historie wokół relacji głównie damsko-męskich, bo to jest też taki temat, który jest wszędzie, u każdego i każdy ma z nim jakiś problem. Albo szukamy wyjątkowej osoby, która w ogóle nie istnieje, albo zauważamy kogoś, kto jest wyjątkowy obok ciebie. Natomiast często natura kobieca jest taka, że nie przyznajemy się do tego, że jednak potrzebujemy tej drugiej połowy, że super by było mieć kogoś obok siebie. A nasza bohaterka ma tych trzech braci i ojca, za których musi wszystko robić. Być i trochę szukając chłopaka dla siebie widzi te wady tych mężczyzn. Dokładnie, tylko. Tylko. Więc warto czasami usiąść i pomyśleć, kurczę, czy nie jest w stanie być aż tak idealny, że sobie czasami go, szczególnie my, mówię też za siebie, idealizujemy. A z drugiej strony są pasje, są zawody, do których nie byłyśmy dopuszczane kiedyś. Tak, przez lata. Jestem też żywym tego przykładem. Skończyłam łódzką szkołę filmową, wydział operatorski, jako druga kobieta w Polsce. I to rzeczywiście, to tak. Wszyscy mnie pytają, ale jak to, na pewno było ci trudno, bo ty jesteś kobietą. Tak, było mi trudno, niemniej jednak jak się spotka właśnie ludzi odpowiednich na swojej drodze, tak. To się ten świat kompletnie zmienia. I tu trochę też jest o tym,
żebyśmy może troszkę mniej krytykowali, może trochę zobaczyli, co się wokół nas dzieje. Czyli taki serial trochę otwierający, może, no dobrze, oczy i takie poszerzające perspektywy, żeby jednak trochę dalej patrzeć. Na pewno tak, natomiast jest to rzeczywiście taka bardzo lekka forma. Mhm. Przyjemny świat małej miejscowości i problemy, które tam się dzieją. Czasami te zwyczajne problemy urastają do rangi po prostu afery całej miejscowości i, tak. I plotkarstwo, które się odbywa na każdym kroku, potrafi być bardzo bolesne, ale wszyscy to przeżywamy. I być może jak sobie widzowie zasiądą do oglądania tego serialu, no to też troszeczkę pomyślą, że a może jednak nie warto. Może nie warto sobie zaprzątać tak do głowy. Tworzyć i może warto zobaczyć, że są jacyś inni ludzie i fajni, mimo że inni. To też jest coś, co chcemy przekazać. Mhm. Dowiedziałam się, że jedną z piosenek właśnie taką będzie Nie tęsknię za nikim Stanii Kozłowskiej. Skąd ten pomysł? Bo ten pomysł był ze mną od lat. Tak? Bo to jest przepiękna piosenka Stanii Kozłowskiej. Tak. Ja nikogo nie kocham, nikogo nie lubię, robię to na co tylko mam ochotę, noszę z wiśni kolczyki i niby jestem taka wyzwolona. Czyli tak jakby trochę opisuje właśnie główną bohaterkę, o której wcześniej opowiadałaś. To jest dokładnie linia naszego serialu. Jak ktoś posłucha tej piosenki, ten wszystkich zwrotek, to jest takie mega prawdziwe, mega życiowe, opowiadające o naturze kobiecej. Z jednej strony tu niczego nie potrzebuję, nikogo nie kocham, oprócz ciebie. I tak się kończy ta piosenka. I pomyśleliśmy sobie, że super byłoby przedstawić tę piosenkę w serialu w wersji współczesnej. Zaprosiliśmy do współpracy Bryskę. Powstał cudowny cover, który mam nadzieję Państwo usłyszą. No i zapraszam, to jest świetna propozycja naprawdę na jesień od 16 października w Stopklatce. Czyli w takim razie czekamy na 16 października. Włączamy wtedy oczywiście Stopklatkę. Małgosiu, bardzo Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. No, takie krótkie, ja nie zdążyłam jeszcze o innych naszych produkcjach powiedzieć. Dobra, to kanał Zoom. Kanał Zoom, który też jest otwarty i mamy do niego dostęp, ma wspaniałą serię Złoty Interes. Pokazujemy ludzi, którzy nie odziedziczyli fortuny, nie byli bogaci, jak startowali ze swoimi interesami, po prostu w pewnym momencie rozpoczęli, bo uwierzyli, że się da. I warto to obejrzeć, są świetne pomysły na biznes, można zarobić takie duże bohaterów pieniądze. Sami z Polski. Tak, nie, ale szukamy sami ich. Jest zespół, który to produkuje i poszukuje. Opowiem, kto to jest. Dobra. Hodowla ślimaków, można na tym zarobić wspaniałe pieniądze. Nie potrzeba jakiegoś sztabu ludzi, wystarczą 3 osoby i rocznie 300 tysięcy można swobodnie zarobić na produkcji trumien, na zbieraniu bursztynów, na bycie kierowcą, ale specyficznym, takim, który jeszcze ogarnie dom, walizki, przywiezie, odwiezie i czasami zapłaci podatki za klienta, więc bardzo lekka, fajna, inspirująca opowieść. I startujemy od my kiedy? My już jesteśmy w emisji, więc proszę zaglądać, jest w tygodniu 5 emisji tego projektu. Premiery są w poniedziałki o 22:30, więc czyli tak, Państwa. W poniedziałki o 22:30 zapraszamy do Zoom TV, żeby zobaczyć, na czym można zrobić pieniądze i podejrzeć naprawdę wspaniałych, inspirujących ludzi, bo rzeczywiście ten interes dotyczący ślimaków. Sama się zastanawiam, prawda? Czegoś takiego nie zacząć, bo to zawsze jest jakiś pomysł. Troszkę zwiększenie budżetu się przyda. Pewnie. Na nasze produkcje oczywiście. No oczywiście, oczywiście. A od października w takim razie zapraszamy do Stopklatki na nowy serial. Dziękuję. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego. Dziękuję. Dziękuję.